Mateusz Białas, Mateusz, no po profesorsku tutaj, byłeś faworytem, no wszyscy stawiali na ciebie, usłyszałem od Bartka, że przygotowałeś się dobrze, byłem pewny, że wygrasz, no a ty w ringu pokazałeś tak naprawdę, że dobre przygotowanie nie ma ceny. Ja nigdy nie podchodzę do walki tak, że ja ją na 100% wygram, bo to by było lekceważenie przeciwnika. Przemka oglądałem, to co mogłem obejrzeć na YouTubie, to były gdzieś tam walki z 2017 roku. Pod te walki, które widzieliśmy z Bartkiem się, że tak powiem, przygotowaliśmy, no. Postawiłem na przygotowanie mocno fizyczne, taktyczne. Trenowałem na Majorce na obozie z Bartkiem, z Marcinem Parchetomenim, Suwerem, naprawdę mocnymi Hiszpanami. I po prostu postawiłem sobie za cel tutaj przyjechać i przełożyć to na realia. Właśnie, przełożyłeś na realia, tylko w trzeciej rundzie. Od którego momentu czułeś, że rywal jest przełamywany tak naprawdę? Ja tak naprawdę od samego początku planowałem wciągnąć z Bartkiem Przemka w moją grę. Po prostu chcemy wejść na troszkę wyższy poziom rozgrywki, że tak powiem fajterskiej. Nie tylko solówka, zamknięte oczy, jazda bez trzymanki, tylko właśnie podpatrywanie ruchów przeciwnika, gdzieś tam przygotowanie taktyczne i to tutaj rzeczywiście zaowocowało. Ja wiedziałem, że 3 minuty mogę spokojnie wytrzymać przyjmując jego ciosy, czy to na nogi, czy na blok i obserwować jego zmęczenie, jego poczynania na moje kontry. Jak widać, te kontry zadziałały w 100%, bo tak naprawdę to wszystko było przygotowane. Słuchaj, ty jesteś zawodnikiem Muay Thai, więc pytanie teraz, no mistrzostwa świata niedługo, pytanie, czy w tej szerokiej kadrze PSMT się znajdujesz? Szczerze powiedziawszy, ja teraz stawiam na starty zawodowe. Zrobiłem mistrza Polski Oriental Rules w grudniu i wróciłem z tych mistrzostw rozbity bardziej niż po niejednej walce zawodowej, z czego nic nie miałem. Ja to traktuję jako przygodę, tak? Ja prowadzę firmę, nie potrzebuję na tym zarobić, ja mam pieniądze na życie, robię to tylko i wyłącznie dla siebie i dla swoich jakichś tam ukrytych ambicji. Dlatego chcę robić tylko i wyłącznie to, co mi naprawdę sprawia przyjemność, a największą przyjemność mi sprawia walka na galach zawodowych i to dobrych galach z wymagającymi przeciwnikami. Dla mnie Przemek był wymagający, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co zaprezentuję. A więc takich rywali kolejnych ci życzę. Miejmy nadzieję, że nie raz jeszcze zobaczymy cię na galach HFO. Mateusz Białas. Z tego co wiem, mam być i trzymam Łukasza Czarnowskiego za słowo. A więc do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.